czwartek 29 października odbyła się konferencja prasowa marszałka Adama Struzika dotycząca sytuacji służby zdrowia na Mazowszu. Marszałek Struzik przyznaje, że sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna, bo coraz większa liczba zakażeń powoduje olbrzymie obciążenie całego systemu ochrony zdrowia. Dzisiaj rano dostaliśmy informację z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego o decyzji wojewody o przeznaczeniu 30% miejsc na terenie województwa mazowieckiego dla chorych leczonych z COVID-19. To oznacza, że na Mazowszu będziemy musieli dodatkowo zmienić przeznaczenie około 1000 łóżek. Jak wyjaśnia marszałek, 30% bazy łóżkowej dotyczy szpitali drugiego i trzeciego poziomu z wykluczeniem onkologii i pediatrii. Wydam polecenie służbowe naszym dyrektorom naszych 26 szpitali, aby wszystkie miejsca, które w ramach pilnego remontu czy pilnej modernizacji będzie można przeznaczyć na umieszczenie łóżek szpitalnych, aby natychmiast podjęli takie działania. Coraz bardziej nieciekawa też robi się sytuacja w subregionie radomskim. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomiu wiceprezydent Jerzy Zawodnik informował o trudnej sytuacji szpitali zarówno Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, jak i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Do sytuacji odniósł się również marszałek Struzik. To prawda, że subregion radomski od samego początku tej epidemii jest szczególnie dotknięty. To tam były pierwsze ogniska takich dużych zakażeń. Niestety ta sytuacja w dalszym ciągu w tym kierunku się rozwija. No stąd będziemy musieli pilnie przekształcać kolejne oddziały. To oznacza, że oczywiście działalność podstawowa jest ograniczana. No będziemy się starali takie oddziały wyłączać, w których nie jest potrzebna tak zwana pomoc ostra. Przypomnijmy, że w związku z wydzieleniem 200 łóżek dla pacjentów z koronawirusem w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ciężar opieki nad pacjentami z Radomia i regionu wymagającymi specjalistycznej interwencji medycznej spoczywa na Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Jak informuje Urząd Marszałkowski, szpital na Józefowie na pierwszym poziomie ma 11 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, natomiast leczy 39 takich pacjentów, w tym 4 na stanowiskach respiratorowych. Ponadto hospitalizowanych jest 18 pacjentów z potwierdzonym COVID-19, w tym 6 na stanowiskach respiratorowych. Z kolei liczba dobowa pacjentów na SOR wynosi nawet około 150 osób.